ja mam wiele zwierzątek. I to nie, że teraz mam, ale całe życie obserwuję, przygotowuję się, obserwuję naturę. I taki mój piesek ten na przykład, czy mój kot, jak wstanie, to nieraz próbowałem go skamerować, pokazać, to on najpierw się porościąga, przygotuje, chyba że go ktoś wystraszy, to ucieknie, ale naturalnie to się pierwsze się rozciąga. Ja jestem tutaj właśnie na tym Radości, no, na trzecim piętrze. Pierwsze co wstaje, to zaczynam je obiecać, tak, majteczka sobie. To znaczy, nie gwałtowne ruchy, tak, tylko spokojne. Usiąść sobie, usiąść albo wstać, czy nawet w siedzeniu i lewo, prawo. Ja jak się w głowie kiwa, no to też pokręcić głową. No. Bez jakiejś dynamiki, tylko spokojnie. Joga jest bardzo spokojna. Tak samo stopy. Przygotować cały kręgosłup, przygotować do jakiejś czynności, jeżeli chcę biec czy jechać na rowerze, niby prosta sprawa, a w taki rower, a ja się pytam, a rozgrzał się pan czy pani, to na rowerze? No tak, trzeba się rozgrzać, rozgrzać kolanka, przygotować stawy, porozciągać właściwe ubranie, żeby nie zawiewało tu od części lędźwiowej, bo jadą na rowerze, a plecy gołe całe. I później przyjeżdża i sztywny, usztywniony, i o, co to było, no to co to było. Tak samo z tą pani kością wystającą. To było samo życie. Wyszła deformacja i trzeba zapobiegać tym deformacjom poprzez ćwiczenia, poprzez ruch, poprzez przygotowanie. Tu nie chodzi nam o jakieś szalone ruchy, tylko na zupełnie naturalne, proste ruchy. Już nawet unikam wyrazu ćwiczenia, bo ludzie się... Połowa ludzi jest wystraszonych, jak ja mówię o ćwiczeniach. Ale mówię, zacząłem mówić o zdrowym ruchu, czy o przygotowaniu do ruchu, przygotowaniu do pracy, do czynności pewnych, przygotowaniu ciała do przesunięcia czegoś, do podniesienia. Nie na hura. Bo na hura to właśnie mamy te kostki wystające, a dlaczego mi tu się skrzywiło, dlaczego mi tu wyszło? No bo coś nadpękło. Konstrukcja puściła i wysunęła się kość i stopa jest już półtora raza szersza niż normalnie powinna być. Dlatego żyje pani na dużej, szerokiej stopie. I to można się chociaż tym cię pocieszyć. Ale dalej o nią dbać, bo cóż pozostało. No, teraz najważniejsza inwestycja to dbać o siebie. 17 zł. To są podpiętki takie amortyzujące. Dbać o siebie, myśleć o sobie, bo w każdym wieku, no ale już syn, no, jak człowiek już ten średni wiek przekroczy, to dla niego najważniejsze jest ciało i inwestycja w siebie, to jest ta joga, o której pani mówi. To są najlepsze inwestycje. W dobre ubranie, nie chodzi mi tu ze złotymi cykinami, tylko w eleganckie, żebym był zadowolony, co mam, żebym mógł się w tym właściwie poruszać, żeby mnie to nie opinało, żebym miał jakieś fajne buty, ale tu nie chodzi o wysokie szpilki, czy jakieś znowu bogate z krokodyla, tylko fajne, dobre, eleganckie, żeby mnie niosły, tak jak opona w samochodzie luksusowym. I ten ruch, no i zjeść coś dobrego. Smakować codziennie coś dobrego, takiego pysznego, niewielkiego, ale wiem, że mi to coś dało, bo miało wartości, miało swoje coś w sobie i teraz ja to będę miał, bo to zjadłem, nie? Czyli zwracać uwagę, miałem tu na myśli, na papu, bo to jest energia, jedzenko. Tutaj nie od parady różne tam indiańskie i inne jeszcze plemiona zawsze mawiały, czy gdzieś tam się słyszało, jesteś taki, co zjesz, albo tym, kim jesz, już to tylko tak podaję dla przykładu, ale dla nas samych, to wiadomo, jak zjem coś fajnego, to jestem zadowolony. I wiem, że to mi dało energię, kalorie, a nie wypchało brzuch, to moją świątynię, którą mi Pan powierzył, a ja napchałem ją goloną, podwójną i czterema piwami. Widzisz? Trzeba wszystko z umiarem. Chyba, że raz w miesiącu. No widzisz. Dzięki czemu ja się chroniłem od tak to jest.